Siema, internety! O kurde, teraz witamy. Witam znowu w kolejnym vlogu stależowania. Tym razem jesteśmy na sąsiedniej wsi. Stależuję tutaj moją działkę. To było przężyto z żytem, taka mieszanka, trochę pszenicy. Tutaj dalej od domu to nie opłaciło mi się taki kawałeczek posłonę tutaj jechać, prasować. Także stale żądam ściąłem, no i teraz przynależuję tę słomę. Przydałoby się nawet jeszcze tutaj wywieźć jakiś obornik, ale to się zobaczy, bo chyba że tu pójdzie owies, bo to bardzo lubi być owies, a jesienne nie za bardzo klonują. Owies czy takie mieszanki tu bardzo ładnie sypały, a pszenica czy przeżyto nie za bardzo tutaj, nie wiem, nie pasuje, albo potrzeba wapna, pewnie zapewne wapna, bo czegoś by innego to jest ziemia lekka, ale działka od razu inna, bo jest dłuższa, no i się jedzie, a nie kurczę nakręca non stop dookoła, wszędzie pury burzowe, ale co, jak na razie jeszcze nie ma ani burzy, ani deszczu, więc biorę się do pracy. Mam kupę słomy do prasowania, no ale jeszcze mi się nie wydawała zbyt dobra, ale ten temat też trzeba będzie ogarnąć powoli. Tego widać nie będzie, ale będzie czuć po ciągniku. O. Jak kombajnem jechałem, to samo było. A tu w tym miejscu lubi woda stać na wiosnę i dlatego to takie prosto się wyłania i dusi zboże. Dłuższa działka to się jedzie. No stój ze. O kurde, tam się nieźle zanosi. Aby się te dwa fronty nie zeszły ze sobą, bo będzie mi ciekawie. Kurde, te dziki. O, tu już bierze kopanie. Dzikusa. Masakra.
mnie brzuch rozbolał od tego bujania. No, istna masakra. Wychodzi do leżowania niż na tamtym, bo tam obornik, no to nie przykryło się tak i wysoka ściana, tu jeszcze niższa, nawet się to ładnie uprawia. Także jest spoko. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek nagrywałem to leżowanie z etorem, bo zawsze to Brand robi. Mało kiedy. Ja zajmuję się Orką i 7. No i jeszcze raz taki sam kurs i koniec pola. Thank you.
Gdyby to miało chociaż hektar czy dwa, no to by było fajnie. A nie takie pół hektarowe kawałek. Bardzo oboruje tutaj. Się zrobiła wyspa. Została poprzeczka i tam pole kończymy.